Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Modlitwa Jezusa Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 22 lipca 1987 roku. Jezus Chrystus, syn dogłębnie zjednoczony z Ojcem, syn, który całkowicie żyje dla Ojca, syn, którego cała ziemska egzystencja jest bez reszty oddana Ojcu. To były tematy ostatnich katechez. Łączy się z nimi ściśle temat modlitwa Jezusa temat dzisiejszej katechezy. Właśnie w modlitwie znajduje swój wyraz szczególny to, że Syn jest dogłębnie z Ojcem zjednoczony, jemu oddany, do niego zwrócony całą swą ludzką egzystencją. Dlatego też temat o modlitwie Jezusa zawiera się już pośrednio w poprzednich tematach. Można bowiem powiedzieć, że Jezus z Nazaretu stale się modlił, a nigdy nie ustawał. Modlitwa była życiem jego duszy. A życie Jego całe było modlitwą. Dzieje ludzkości nie znają nikogo innego, kto w takiej pełni i w taki sposób obcowałby z Bogiem w modlitwie, jak Jezus z Nazaretu. Syn człowieczy, a zarazem Syn Boży, współistotny Ojcu. Są jednakże momenty, w których Ewangelie w sposób szczególny uwydatniają modlitwę Jezusa, wyraźnie wspominając o tym, że Jezus się modlił. Ma to miejsce w różnych porach dnia i nocy. I w różnych okolicznościach. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Czynił to nie tylko u początku dnia, modlitwa poranna, ale także w ciągu dnia i z wieczora, a zwłaszcza w nocy. Czytamy. Liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Kiedy indziej, po odprawieniu tłumów, gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Ewangeliści podkreślają, że modlitwa towarzyszyła szczególnie ważnym wydarzeniom w życiu Chrystusa. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo. I tu następuje opis Teofanii, która miała miejsce w czasie chrztu Jezusa w Jordanie. Podobnie również modlitwa stanowiła wprowadzenie do teofanii na górze przemienienia. Wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił. Modlitwa stanowiła też przygotowanie do ważnych decyzji oraz momentów szczególnie doniosłych dla mesjańskiego posłannictwa Chrystusa. I tak na przykład w chwili rozpoczęcia działalności publicznej Jezus udał się na pustynię, by pościć i modlić się, tak samo przed wyborem apostołów. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Podobnie przed wyznaniem Piotra w pobliżu Cezarei Filipowej. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem. Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela. Inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Głęboko przejmująca jest modlitwa przed wskrzeszeniem łazarza. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł. Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Modlitwę w czasie ostatniej wieczerzy, tak zwaną modlitwę arcykapłańską, należałoby przytoczyć w całości. Postaramy się uwzględnić tutaj przynajmniej te fragmenty, które nie były jeszcze cytowane w poprzednich katechezach. Oto podniósłszy oczy ku niebu, Jezus rzekł. Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył, i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem, dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. Chrystus modli się o to, co jest zasadniczym celem Jego posłannictwa: chwała Boża i zbawienie ludzi. I dodaje, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. W dalszym ciągu modlitwy Syn jakby zdaje sprawę Ojcu ze swej ziemskiej misji. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. I dodaje: Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. To są ci, którzy przyjęli słowo Chrystusa, którzy uwierzyli, że Ojciec Go posłał. Jezus za nimi prosi nade wszystko, gdyż oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie prosi, aby stanowili jedno, aby nikt z nich nie zginął. Tu Mistrz wspomina Syna zatracenia, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. W perspektywie swego odejścia, kiedy uczniowie pozostaną wśród świata i będą narażeni na nienawiść, dlatego że nie są ze świata, tak jak ich Mistrz, Chrystus mówi, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. I dlatego w dalszym ciągu swej wieczernikowej modlitwy Jezus prosi: Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. W dalszym ciągu Chrystus ogarnia tą samą prośbą przyszłe pokolenia swych uczniów. Nade wszystko prosi o jedność, aby świat poznał. Żeś ty mnie posłał, i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Przy końcu modlitwy wraca Jezus do głównych myśli uprzednio wypowiedzianych, co jeszcze bardziej uwydatnia ich znaczenie, a w tym kontekście prosi dla wszystkich, których ojciec mu dał, aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Modlitwa arcykapłańska. Jest swoistą syntezą tego samo objawienia się Boga w synu, jakie znajduje się w centrum Ewangelii. Syn mówi do ojca w imię tej jedności, jaką z nim stanowi: Ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Równocześnie zaś prosi o rozprzestrzenianie się wśród ludzi owoców zbawczej misji, z jaką przyszedł na świat. Objawia misterium Kościoła, który rodzi się z jego zbawczego posłannictwa. I prosi o jego przyszłość wśród świata, otwiera perspektywę chwały, do jakiej powołani są wraz z nim wszyscy, którzy przyjmują jego słowo. O ile w modlitwie ostatniej wieczerzy daje się wyraźnie odczuć, że modli się syn współistotny ojcu, to modlitwa w ogrójcu, która miała miejsce jeszcze tego samego wieczoru, uwydatnia nade wszystko prawdę o synu człowieczym. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie, mówi do uczniów, wchodząc do ogrodu oliwnego. Kiedy się znalazł sam, upadł na ziemię, a słowa jego modlitwy świadczą o głębi cierpienia. Mówi, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Niech się stanie. W szczególności więc do tej chyba modlitwy w Ogrójcu odnoszą się słowa z listu do hebrajczyków. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Następnie autor dodaje. Został wysłuchany dzięki swej uległości. Tak, również modlitwa w ogrójcu została wysłuchana, albowiem w niej także przy całej prawdzie ludzkiego stosunku do cierpienia, dochodzi nade wszystko do głosu zjednoczenie Jezusa z Ojcem w woli odkupienia świata, która znajduje się u podstaw Jego zbawczego posłannictwa. Jezus modlił się prócz tego w różnych okolicznościach, które wynikały z tradycji prawa religijnego Izraela, jak wtedy, gdy jako dwunastoletni udał się z Maryją i Józefem do świątyni jerozolimskiej, lub gdy, jak podają ewangeliści, w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi. Jednakże na szczególną uwagę zasługuje to wszystko, co Ewangelie mówią o modlitwie własnej Chrystusa. W osobistym dialogu Chrystusa z Bogiem Kościół odkrywa wciąż na nowo źródło, inspirację i siłę dla swojej modlitwy. W modlitwie Jezusa w sposób najbardziej osobisty dochodzi do głosu tajemnica Syna, który całkowicie żyje dla Ojca w dogłębnym z Nim zjednoczeniu. Pan Jezus wezwał nas wszystkich do tego, aby stale się modlić, a nigdy nie ustawać. Nie jest to dla nas ludzi łatwe, chociaż się staramy. Natomiast do Niego te słowa odnoszą się w pełni i więcej jeszcze niż w pełni. Przede wszystkim dlatego, że Pan Jezus jako współistotny Ojcu, syn, żył w stałej jedności z Ojcem. A to jest szczyt modlitwy. To jest więcej niż modlitwa. Równocześnie jako syn człowieczy dawał temu wyraz w modlitwie. I przez to również nam, ludziom, zostawił najdoskonalszy wzór modlitwy. Modlił się Chrystus nieustannie. Wciąż i nigdy nie ustawał. Całe jego życie było modlitwą, i modlitwa była jego życiem. Ale są szczególne momenty, które ewangeliści podkreślają. Momenty szczególnej modlitwy Chrystusa, kiedy oddalał się od uczniów, oddalał się od Rzesz i zostawał sam ze swoim ojcem na modlitwie często było to w nocy ale nie tylko w nocy również i w ciągu dnia o świtaniu o zmierzchu zwłaszcza modlił się w ważnych momentach przed swoim chrztem wiadomo że była to modlitwa i post czterdziestodniowy modlił się przed wyborem apostołów modlił się w sposób szczególny przed swoją męką i tutaj trzeba pamiętać są dwie modlitwy. Jedna zapisana przez świętego Jana w 17 rozdziale jego Ewangelii. Ta modlitwa wspaniała nazywa się modlitwą kapłańską, czy też arcykapłańską. I trzeba, żebyście ją przeczytali, bo trudno ją streszczać. Modlitwa, w której dochodzi do głosu Syn Boży, prawdziwy człowiek, Syn Boży, który mówi do Ojca w ludzkim języku, ale mówi o największych sprawach Bożych. O chwale Bożej, o zbawieniu świata i ludzkości. Równocześnie zleca ojcu, oddaje ojcu swój Kościół i ten, który był wokół niego wówczas, apostołów, i ten we wszystkich dalszych pokoleniach do końca świata. Tam też właśnie modli się Chrystus o jedność swoich uczniów, ażeby świat poznał, żeś tym nie posłał. A potem jest druga modlitwa, w której dochodzi do głosu syn człowieczy, prawdziwy człowiek. Jest to modlitwa w ogrójcu. Znamy ją na pamięć. Nie znamy może na pamięć tamtej modlitwy, modlitwy arcykapłańskiej z wieczernika, ale te z ogrójca znamy na pamięć, bo jest zwięzła. Jezus mówi: Ojcze, jeśli może być, niech odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I Jezus został wysłuchany. Kielich nie odszedł od Niego, wypił Go do dna. Ale stało się to, co chciał ojciec i syn. Mianowicie świat został odkupiony, człowiek został odkupiony przez ten kielich, który syn wypił do dna w męce ukrzyżowania. Te krótkie rozważania o modlitwie Pana Jezusa niech będą dla nas wszystkich natchnieniem do modlitwy, a żebyśmy także uczyli się i starali się tak modlić, jak Pan Jezus polecił. Zawsze, a nigdy nie ustawać. Parte no ste e sinceri tanti dice tu giovane tu advenir a rendium tuo tua si pur in cielo e in terra Fa NOSTRUM nostro quotidiano da nuovi soggi, e divitte nuovi servita nostra. Si tu del nostro mitimo, devi dori il E te lo si induca in tentazione se libera lo